Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Wracamy po przerwie do prezentowania Państwu wydarzeń, jeżeli chodzi o przygotowania zespołów trzecioligowych do zmagań wiosennych. Gwardia Koszalin, Bałtyk Koszalin, obie ekipy już rozpoczęły przygotowania i obie sprawdziły swoją formę. Dwukrotnie zmierzyły się w pojedynkach towarzyskich. Najpierw rywalizacja pomiędzy tymi drużynami obfitowała w gole. Starcie zakończyło się remisem 4-4. Mecz odbywał się w fatalnych warunkach atmosferycznych, sporo śniegu i do końca ten śnieg zalegał na boisku. Efekt: bardzo dużo bramek i dosyć mocno ofensywna gra z obu stron. Trzy dni później obie drużyny rozegrały kolejny mecz towarzyski. Tym razem obie drużyny skoncentrowały się na defensywie, mało sytuacji bramkowych i mało bramek w tym meczu. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Trzeba było sporo czasu na to, żeby przygotować boisko do tego, by mogły drużyny rozegrać to spotkanie. No i trzeba tutaj pogratulować zarządowi obiektów sportowych, że boisko było przygotowane do rywalizacji tych ekip. 1-0 zwycięstwo Gwardii, ale zobaczmy, jak to wyglądało. Skrót najciekawszych akcji z tego meczu. Trwają przygotowania piłkarzy dwóch koszalińskich trzecioligowych drużyn Bałtyku i Gwardii do zmagań wiosennych. Obie drużyny rozegrały ze sobą już drugi mecz sparingowy. W pierwszym pojedynku padł remis 4-4. Spotkanie odbywało się w fatalnych warunkach atmosferycznych. Rewanż pomiędzy tymi drużynami, tym razem warunki atmosferyczne zdecydowanie lepsze i też gra w defensywie z obu stron zdecydowanie lepsza. Zaczynamy od akcji w wykonaniu gwardzistów. Strzał z dystansu po fatalnym wybiciu broni golkiper Bałtyku. Akcja w wykonaniu drużyny z Andersa. Waleński próbował zaskoczyć bramkarza Gwardii, ale ten był na posterunku. Uderzenie z dystansu Rybackiego. Świetna akcja w wykonaniu gwardzistów. Rybacki, zablokowany strzał i ta sytuacja nie przyniosła gola. Kolejna akcja w wykonaniu Gwardii. Sulima dogrywa do Grossa. Ten uderzył prosto w poprzeczkę. W odpowiedzi dla Bałtyku Konkol. Uderza z dystansu i świetnie broni golkiper Gwardii. Kolejna akcja w wykonaniu gospodarzy. Czenko uderza, ale zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza drużyny z Fałata. Rybacki wyprowadza piłkę, dogrywa do Grossa, ten jednak fatalnie pudłuje. Jeszcze raz Rybacki z dystansu obok bramki. Rzut wolny dla gwardzistów, Chyła dośrodkowuje. Słupek, za chwilę niecelny strzał i nadal pozostaje bez goli. Marcel Ziman uderza, broni bramkarz Bałtyku. Janasik groźnie, ostatecznie z tej akcji wychodzi tylko rzut rożny. Rzut rożny dla gwardzistów, Bachleda dośrodkowuje. Dubielewicz, końcówka meczu, strzela na 1-0. W tym momencie Gwardia obejmuje prowadzenie. Ponownie w ataku Bałtyk i nic z tej akcji nie wynikło. Jeszcze jedna groźna akcja w wykonaniu gwardzistów. Strzał najpierw blokowany przez bramkarza, dobitka, jest gol, ale tego trafienia akurat sędzia nie uznał. Zawodnik strzelający był na pozycji spalonej i ostatecznie Gwardia Koszalin pokonuje Bałtyk Koszalin 1-0. Panie trenerze, jak pan ocenia występ swojej drużyny dzisiaj? No, założenie przed meczem było takie, żeby przede wszystkim popracować po takim pierwszym cięższym tygodniu, można powiedzieć, od odnowienia treningów. Po części to założenie zostało zrealizowane, bo mówię, przede wszystkim nam zależało na tym, żeby wybiegać
gdzieś tam starać się utrzymać, mimo tych cięższych treningów w tym okresie, wytrzymać tempo meczu na takim dość wysokim poziomie i powiedzmy, że to założenie gdzieś tam po części udało się zrealizować, natomiast było zdecydowanie za mało z gry, za mało sytuacji, za mało takich zalążków, żeby ta sytuacja obramkowa gdzieś tam powstała, także tej piłkarskiej jakości było zdecydowanie za mało i tutaj z tego gdzieś tam no nie jesteśmy zadowoleni. To nie jest tak, że tak po tym środowym sparingu gdzieś tam obie drużyny wyciągnęły wnioski, tam 8 bramek, tutaj w zasadzie bardzo skromnie, jeżeli chodzi o ofensywę. Na pewno tak, no też ten mecz środowy był w takich warunkach, że ciężko się odnosić do niego i brać go jako jakikolwiek przykład, bo spadło tyle śniegu, że to ciężko było nazwać jakimś normalnym graniem w piłkę, ale aczkolwiek na pewno mecz był zdecydowanie otwarty z jednej i z drugiej strony, dlatego też te bramki padły. No dzisiaj, jak było widać, i jedna i druga drużyna była skupiona bardzo mocno na grze obronnej i tych sytuacji, tak jak z jednej, tak i z drugiej strony, było jak na lekarstwo. Jaki plan na ten tydzień? Pracujemy dalej od momentu wznowienia treningów do końca praktycznie lutego. Planujemy trenować codziennie. W lutym przed nami krótkie zgrupowanie tutaj na miejscu. Także no praca, jeszcze raz praca w tej chwili. Panie trenerze, zadowolony z dzisiejszego sparingu? Nie patrzę, czy zadowolony. Tu chodzi bardziej o to, żeby poczuć tą grę, żeby mieć rytm meczowy w okresie przygotowawczym, żeby zawodnicy zbiegali, poczuli rywala, a udało się zagrać dwa ostatnio sparingi z trzecioligowym rywalem, który jest wyżej notowany od nas, więc na pewno cieszę, że się doszły do skutku te mecze. A będziemy oceniać, czy jestem zadowolony, czy drużyna jest zadowolona dopiero w końcowej fazie przygotowań. Teraz, no mówię, no to jest początek dopiero i daleko bym jakieś wysuwać daleko idące wnioski. Jest sporo takich nowych twarzy w zespole, dużo młodzieży, także widać, że gdzieś tam taka rotacja się uskutecznia w zespole. No tak jak przychodząc do klubu, obraliśmy jedną i uważam słuszną drogę, jakim powinno być w Polsce, że szkolenie młodzieży powinno być doceniane i dawanie szansy naszym zawodnikom polskim, a nie ściąganie czy z Polski, czy jak wyżej są kluby gdzieś tam z innych narodowościowo zawodników. Uważam, że w Polsce jest dużo ciekawi młodzież, chcący się rozwijać, tylko trzeba dać im szansę, żeby oni widzieli, że po coś to robią i jest na końcu tej ich pracy jakaś nagroda. Co do najbliższego tygodnia, jakie plany? Najbliższy tydzień przygotowujemy się na własnych obiektach, na obiektach tutaj ZOS-u, który odświeżył nam dzisiaj już drugi raz murawę i trzeba też podziękować za współpracę, na obiektach hali, na Gwardii. No i w sobotę za tydzień gramy mecz z drugoligową Bytowią Bytów, tutaj też przyjeżdża do nas, godzina jeszcze do ustalenia. W najbliższą sobotę obie drużyny koszańskie rozegrają kolejne mecze sparingowe na koszańskim euroboisku. Najpierw rywalizować będzie Gwardia Koszalin, która zmierzy się z drugoligową Bytowią Bytów. Tutaj zapowiada się ciekawa konfrontacja, podobnie jak i kolejny pojedynek, bowiem Bałtyk Koszalin mierzyć się będzie z Kotwicą Kołobrzeg. I tutaj emocji nie powinno zabraknąć, ale oczywiście to są mecze towarzyskie i na pewno w jakiś sposób obrazujące, w jakim momencie są obie ekipy, jeżeli chodzi o przygotowania do zmagań wiosennych. Te spotkania w najbliższą sobotę i oczywiście relacje z tych pojedynków Państwu zaprezentujemy w kolejnym wydaniu magazynu Liga Max. A dzisiaj to już wszystko i zapraszam za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia.